Szanowni Państwo, dzisiaj mija 97. rocznica urodzin Tadeusza Petrowicza. Tadeusz urodził się 25 kwietnia 1924 roku w Worochcie w ormiańsko-polskiej rodzinie. Jego ojcem był Kajetan Petrowicz, wychowanek Bursy Torosiewicza w Lwowie, sekretarz i autor posłańca świętego Grzegorza. Jak sam Tadeusz wspominał, ormiańskie tradycje przekazywała mu babcia Maria z Manugiewiczów, pochodząca z Kut. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Worochcie, a w 1936 roku trafił do zakładu naukowego imienia doktora Torosiewicza. W swoich książkach wspomina swój pobyt w zakładzie oraz swoich ormiańskich kolegów Stasia Bohosiewicza, Zachariasza Nikosiewicza, zwanego Dziunkiem, Grzegorza i Bogdana Romaszkanów czy Leszka Tumanowicza. Wojna przerwała ormiańską edukację. Tadeusz wrócił do Worochty i rozpoczął swoją przygodę, a następnie edukację leśnika. 13 marca 1944 roku na zawsze pożegnał ukochaną Worochtę i wraz z mamą i młodszą siostrą wyjechał do Proszowic. Po ukończeniu w 1946 roku szkoły leśnej rozpoczął wędrówkę zawodową przez Krynicę, Muszynę, Białowieże, aż do Lublina, w którym pozostał do końca życia. Tadeusz zawsze bardzo interesował się sprawami środowiska ormiańskiego w Polsce. Uczestniczył w spotkaniach środowiskowych, wspierał działalność i był dla nas kopalnią wiedzy o odchodzącym świecie polskich Ormian. Napisał 4 książki o charakterze wspomnieniowym, takie jak Od Czarnochory do Białowieży, Od Czarnochory do Lublina, Pies, Szczerba i ja oraz Zaczęło się w Czarnochorze. Tadeusz zmarł 7 lutego 2019 roku w Lublinie w wieku 95 lat. Cześć jego pamięci. Dziękuję Państwu za uwagę.